Szeregy. Jolaj Maruś, ostatni odcinek serii. Pożegnanie. Pożegnanie tych dwojga, wspaniałych partnerów, którzy przez 10 lekcji uczyli się jeździć. Razem. Tak. Ty ubrałaś? Ubrałam, skoczyłam i siedzę. No Mauro zje trawę. Więc głowa do góry, jedziemy naprzód. To jest jazda 10, to będzie popisowa, już więcej nie będziesz na nim jeździć, więc... No wiesz, będę... Dawaj, chodź, dawaj. Chodź na ziemię. Dawaj. O tak, dobrze. No wiesz, no właśnie, teraz. No i teraz naprzód, i teraz naprzód. A jak tego głowę podniósł do góry, a teraz mu luzujesz już wodę, nie ciągniesz go za wodę. To dalej go ciągniesz, to idzie do tyłu. I naprzód. Naprzód, Mauro. Naprzód. Naprzód? Nie, to nie już pytanie, to musi być komenda. Mauro, naprzód. O widzisz, od razu lepiej. Dobrze, wspaniale. I spędzicie tam na koniec. Powiem. Dlaczego wy jeździcie za mną? Czy konie mnie słyszą? Oj, Mauro, w lewo. Koń ma właśnie. Mauro. Słuchaj, później będziemy jeździć razem, wiesz? Na razie trzeba z Wiolą pojeździć. Tak. No tak. Mauro, już 11 raz jestem. W sumie. Tak, dobrze, Maurus. Raz wysłuchaj. Proszę. Ja się chowam za kamerzystę, jak to zwykle, i. Maurus. Uciekam. Maurus. Naprzód. Pierw mu głowy pociągnij. Maurus. Pulsacyjnie. Maurus. Dobra, i teraz naprzód. Puszczę, luzuj, i naprzód. I naprzód. 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 I nie do mnie, tam. Dobrze. I lecicie. To bejluszka. Też byś chciała polecieć? Oni widzą z daleka lepiej, nie? No. Co tam biega? Zając. Ale... Tak, to jest zając zaganiacz koni. Nie. Co tam idzie? Zakręcaj, wracaj tam. Kręć go w lewo. To drugie też w lewo. Buły przybiegły. Co tu się dzieje? Dawaj, Wiola. Jeszcze tam daleko. Biegniemy? Jak chcecie, może biec. Stawę ruszaj. Nie na górkę, prawo bardziej.
iść do przodu. Super! Dobra, zatrzymaj się, niby że to ja. Maurusie. Z patyczkiem lepiej, słucha. Maurusie, bądź grzeczny i jeździ ładnie. Dobrze? Próbuję się troszkę, wiem, że już pewnie. Dużo było stania. Dobra, Maurus, idziemy tam, gdzie przedtem. Dobiegniemy. Maurus, troszkę już czuć nóżki. Wskakiwać? Stoisz wiecznie, żeby się nie zaplątał. Dobra, Maurus, stój. Serenkne. Leżanka. Dobra, Maurus, teraz będzie ci lepiej. Dobra, Maurus. 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 Maurus naprzód. Dobrze. Naprzód. Powiem ci chodzę. Nie powinnaś w ogóle trzymać wody, patyczek sobie trzymaj w ręku. Ale nie powinnaś w ogóle trzymać wody, bo one ci dają to stymulujące złudzenie, że to jest barierka, której się możesz trzymać. Nie, woda to nie jest barierka, więc... Ale nie zupełnie... potrafię ich nie puszczać. Dlaczego? Nie spadną, bo zaplątasz. Znaczy nie, no tak, żeby nie spadły, ale w ogóle mają być coraz luźne. I będziesz robiła cool galop za mną, czyli nie musisz się bawić w sterowanie. Baw się tylko w utrzymanie balansu ciała. Potrzebny? Patyczek? Trzymaj se, patyczek. Trzymaj se. To jest twoja różdżka mocy. Maurus. Ust. Tak jest. Dobry koń. O kurczę. Opadam do przodu. No to się odpychaj się w ten sposób. Dobry koń. Tak jest. Dobry koń, jeszcze raz na rundkę i potem galop. Tak, dobry koń, super. Super koń. Tak kręcamy. Dobry koń, tak jest. I galop. Koń wyczuł mój ból. Startuję. O! Czekaj, bo ten patyczek mi przeszkadza. Co tam zaszło? Patyczek mi przeszkadza. O. Tu? Tak. Nie. Jak na to wpadam, to wiecie. No właśnie. To jest kłom. No i nie powinnam na to, nie? No nie. No właśnie. Okej, czyli tu jest moje miejsce. Powinnam się odbijać razem z nim? Powinnaś. Tak, na cenę? No nazwijmy to różnie. Wracamy, wiesz, do ruchu trójwymiarowego. No nie? Wiem, tylko mówię, że siodle gierzą, to się otwierają na tych nogach wtedy, nie? I mogą sobie tak odbijać. A jak nie masz tych dwóch nogach, to... To twoje odbijanie się powinno być synchronizowane z ruchem koni. No właśnie. Super koń, Maurus. Chodź. Daj mu gazu. Tak jest. Chodź za mną. Tak, super koń.
Teraz zrobię ósemkę. Tu. W tą stronę. I spróbujemy gazu. Prawie się udało. Dobra. Nie chcę ci. Dobry. No, ostatnia, 10. jazda. Viola i Marusz, ostatni odcinek serii. Pożegnanie. Pożegnanie tych dwojga wspaniałych partnerów, którzy przez 10 lekcji uczyli się jeździć. Razem. Tak. Marusz, naprzód. No idź już teraz. Idź już, cię nie będę męczyć teraz. Za chwilę. Chyba. Jedźcie sami. Maurus, bo to jabłuszko pójdzie do Belli. A, Dilkara. Gonimy Dilkarę. A, czekaj Dilkarę. No i dawaj galopem takim cwałem, przystałem długo i tyle, i będzie. Wow! Dobra, co? No nie, no Viola w kusie spaść, to już było. Ej, on robi takie jakieś dziwne, nie wiem, czy ty dopuszczysz tego, czy co? Dobra. Bez spodnie miały być takie, że siedzisz na kolanie i nie spadasz. A tak, nie, tak reklamowali? Nie, no żartuję. Nie spada się w nich? Nie. O, Maurusz to kucy. O, ja dobra. Dobra, idziemy jeszcze. Idziemy. Tak jest. Jak coś, to masz patyczek. Mocno. Pięknie. Wciskam go pewnie nogą, nie? Może. Dobra, idź. Nie, tam nie chcę. Czekaj, jeszcze raz. Gotowy jesteś? Maurus. I poszli. O, teraz telepatka. Pięknie, Viola. Dawaj. Gazu. Nie na górkę. Jak odważnie. Nie na górkę i skok, pięknie. Dobrze, Marys, super. Wracamy tam, chodź. Chcę rozpęd wziąć, uważaj. Fuck. Fajnie się zatrzymałeś na kłębie. Chodź,
smogła mi włosy, czułam. Dobrze, Jola. Przepraszam. Podsumowanie 10 lekcji. Jazda bez siodła. Był pierwszy skok z górki, jest. Chyba trudniej już nie ma. Z Maurusem jesteście naprawdę udani, jedno i drugie. Może być jeszcze potrójny skok z metrowym rowem pomiędzy. Nie, nie spoko, myślałam, że już spadnę na koniec. Utrzymałaś się, my też na to liczyliśmy, niestety jesteś zbyt dobrym miejscem, żeby spać. Tak. To jest twój duży atut. Dziękuję za miłe komentarze, że trzymasz, że trzymasz się dobrze. To jest 11 lekcja, pamiętajcie. Przyspieszona. Jak dla mnie 10. Znaczy no 10, 11 bonsa. Przyspieszona lekcja. Przyspieszony kurs jazdy konnej. Maurus żyje, Viola żyje, nawet jest uśmiechnięta, także uważam, że eksperyment się udał. A teraz wracamy do zupełnych podstaw i budujemy jazdę konną od zera. No bo 10 lekcji tak naprawdę. Nie wiem, to była taka wejściówka. Podstaw się nie da nauczyć. Wejściówka do jazdy. Warto budować mocne podstawy przez długie, długie godziny, a potem można spokojnie budować do góry na tym. Właśnie, w tym przypadku... ja Maurusa wcześniej nie znałam, nie jeździłam, nie uczyłam się z nim jeździć. Tak. No, więc... Ani Maurus nie znał Joli. Dokładnie. Dobra, a teraz zmiana konia. Tak jest. Dziękuję, pozdrawiam, do zobaczenia, cześć. Fajne masz buty. Specjalne buty do jazdy konnej oczywiście. Jest spoko. Należy cały czas pamiętać o tym, że Maurus to jest najlepszy koń na świecie. Tak. No właśnie, jeżeli chcesz, żeby koń nie jadł, no to mówisz, Maurus nie jest. Ale on ciebie słucha, bo to jesteś ty. I Maurus nie je. Nie. I jedziemy. On się tobie wiesz. Ciebie jedziemy. Lubi, ufa ci. Jedziemy. Jest z tobą od dawna. Mnie tak nie słuchał. Prawo, delikatnie. Pozycyjnie prawo, delikatnie piętka i skręca ale w prawo. Ale jak się już razem czujecie, wiesz. Dobra. Mnie nie tak, macie. Viola, dlatego właśnie chodzi o to, żebyś przede wszystkim skupiła się na budowaniu więzi z koniem. Tak. Ale ja tego nie miałam. Dobra, na razie to... Proszę. Pokazuję, to też będzie fajne. W lewo, pyk, delikatnie, pyk. I jedziemy w lewo. Tak. Jak chce kłus, no to... Kłus. Maurusie, kłus. Tak jest. Pięknie. Pięknie. Kłus, kłus, kłus dalej. Dalej.